Witamy na pierwszej wiosennej premierze nowych produktów. Tym razem mamy dla Was bardzo ciekawe ubrania, które myślę, że bardzo dużo osób zainteresuje. Oraz ciekawostka, odnowione nowe sztyce serii Aquos. Tak więc zapraszam. Aquos Power Landing Net. Udoskonalony design zapewnia więcej wytrzymałości i trwałości, abyś miał pełne zaufanie podczas holu dużej sztuki lub dużej liczby większych ryb. Dostępne w dwóch długościach, 3 metry oraz 4 metry. Zaprojektowane pod kątem wytrzymałości i trwałości. Idealne podczas łowienia dużych sztuk lub dużej liczby większych ryb. Dwie sztyce w ofercie. Jedna 3 metry, druga dłuższa 4-metrowa wersja. Sztyca 3-metrowa jest dwuczęściowa i ma pojedynczy, mosiężny gwint. Sztyca 4-metrowa jest trzyczęściowa z mosiężnym gwintem w pierwszym oraz drugim elemencie. Wykonane z mocnego, wysokomodułowego włókna węglowego. Wyposażone w naszą technologię MST. Elementy pokryte naszą powłoką Glide Tape Finish. Kewlarowe wzmocnienia wokół gwintów dla optymalnej wytrzymałości. Uchwyt z gumową teksturą. Zapakowany w plastikową tubę ochronną. Wszyscy fani ubrań Matrixa na pewno będą zadowoleni z wprowadzenia nowej kolekcji ubrań. Hexprint T-shirts. W roku 2024 wprowadzamy trzy nowe stylowe t-shirty. Wraz z dopasowanymi czapkami z całą pewnością staną się bardzo popularne wiosną i latem. Kolekcja obejmuje trzy t-shirty. Biały, czarny, szary. Mocno kontrastujący nadruk. Szczegółowa limonkowa metka z logo, 100% bawełna, dostępne rozmiary od S do 3XL. Hexprint Cups. Nowe czapki. Wraz z wprowadzeniem naszych nowych t-shirtów wprowadziliśmy nowe czapki. Między innymi białą, dedykowaną na gorące dni, o którą bardzo prosiliście. Kolekcja obejmuje trzy czapki. Biała, czarna, szara. Kontrastujący, limonkowy spód daszka i zapięcie. Gumowany ściągacz z logo. Wewnętrzne taśmy z logo. Otwory wentylacyjne. Mamy nadzieję, że wprowadzone produkty przypadną Wam do gustu. Jeżeli któryś zwrócił na Was szczególną uwagę, napiszcie w komentarzu, który Wam się najbardziej podoba. A my dziękujemy za kolejną premierę i już zapraszamy na kolejną, która będzie w przyszłym miesiącu.